A co u nas tutaj się dzieje? Ola nam tutaj gotuje zupę wegańską. Tutaj prawdopodobnie są wszystkie możliwe warzywa, które znamy i których nie znamy. Ola, to skarpety? Nie. Jura dostał prezent. No tak powiedząc, na święta. Pomagaj, Emilka. No nie! To jest opiekacz. Sandwich maker. Ja już dawno chciałem takie coś. Prawda. Co to jest? To jest sandwich maker. Emilka, tu się pieszy. Ale miło. Ola, już nagryłam! O, siema! Cześć! Teraz zrobimy awokado tofu sandwich. Jura w prezencie dostał od Mikołaja. Opiekacz. Do kanapek. Kawałki awokado. Musimy tak wyrzeźbić. Czwarta część szklanki z seru tofu. Czy to jest ser tofu, czy to po prostu tofu? To jest po prostu tofu. Tofu. Łyżka bazylii, tylko mamy taką sprawę, że nie mamy bazylii, ale mamy z marketu. Bazylia suszona. Inną stronę, trochę, żeby nie było widać, że to z Tesco. To musisz tak pokazać, żeby nie było widać. Nie, inną stronę, bo tam do góry się pisze, że Tesco. Tu też się pisze inną stronę. To musisz pokazać. Dobra. Tylko tak, o. O, bazylia. Suszona. Nie wiadomo. Przy pisie nie ma szpinaku, ale położymy szpinak, żeby świeżego coś było. Ale w naszym przepisie jest szpinak. Tak. Tak pokroimy. Drobniutko. Z palcami? Nie, bez. Czyli bez mięsa. To jest prawdziwy wegański taki sandwich, tak? Będzie, tak? Wysypujemy to wszystko do talerzyka. I bazylia. Pół łyżki soku cytryny. Mniej więcej to będzie tak pół łyżki. 1/4 łyżeczki soli, tak? Tak. Przepis z internetu. Przypis. 1/4 łyżeczki czosnku suszonego. Ole, nie pokazuj firmy. To tak. Nie pokazuj, żeby nie było widać, że to prymat. A też na oko. Ale lepiej na oko tego nie sypać. Okulista nie będzie się cieszył, jak na oko nasypiesz. 1/4 łyżeczki pieprzu. Teraz... Można brać łyżkę i jeść? Nie. Bierzemy widelec. I musimy to bardzo, bardzo dokładnie... Wymieszać? Wymieszać, można tak powiedzieć. Nie, to było to słowo, wymieszać. Wymieszywanie. Wymieszanie. Ten przepis idealnie pasuje do takich osób jak my, którzy nie mają blendera. To nie musi być zblenderowane. A co musi bo być? Będzie za rzadkie, żeby to tym posmarować kanapkę później i będzie wyciekać z kanapki. Co? Chodź. Przepraszam. Dokładnie, tak żeby to nie uciekło nam. I zamykamy. Ola, jakiego chleba stosujesz? Stosujemy chleb słonecznikowy. Tak. Tak. Zamykamy. Na 3 dni? Przyciskamy. A nie wiem. To trzeba sprawdzać. Piąteczek, piątunio! Już w końcu wszyscy jesteśmy w domu. Cześć! Nie,
Razem z nami pojawiła się w domu paczka. Paczka z Ukrainy. Od naszych rodziców. Zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Ale najpierw umyć ręce. Ja już założyłem swoje super spodnie domowe. Emilka, powiedz mi, czy ty na co dzień aż tak mocno się denerwujesz? Po co ci lek uspokajający? Jesteś pozytywnym dzieciakiem, który nie potrzebuje leków uspokajających. To bardziej dla rodziców. Tak? Dasz tatusiowi tabletki? Dobrze. Okej. Okay. Co to było? Noga? Pokaż nogę. Pokaż. O, to jest noga. No, widzę, że jednak parę pyrów to się da wcisnąć. Dobre pyry? Dobre. Tak, dobre. Buch! Oto jest nasza paczka. Tutaj się pisze Lwów XXXX. Tak, i co to jest? To prawdopodobnie dla mnie. O, Ola, co to jest? Szybciutko otwieraj. Wow! Jakie ładne hoodie. Ola, to dla ciebie chyba. Chyba tak. Co to jest? Lalka! A jaki kolor włosów masz? Jaki to kolor? Pięknie. To jest taka radziecka lalka. Takich prawdopodobnie teraz już nie ma. Ona nawet buty ma plastikowe, ale to taka z dobrych materiałów zrobiona lalka. To dla tatusia. Patrzcie, to jest artykuł, którego w Polsce nie znajdziecie prawdopodobnie. Wszyscy znają chipsy Lay's. Ale to jest z krabem. I takie coś to bardzo lubiłem jeść w Ukrainie. To są moje ulubione chipsy. Ale takich w Polsce niestety nie ma. To są chipsy z krabem. Ola, co to jest? Emilka, dobre? Ola, co to jest? Pokaż. To jest takie pieczywo. Ciasteczka. Nadziewane i nazywają się bambuk. Ola, chciałbyś spróbować? Spróbuj. I pokaż, co to. To jest chałwa, ale nie taka chałwa, która jest rozpowszechniona w Polsce, sezamowa, tylko chałwa z nasion słonecznika. Jeżeli gdzieś znajdziecie w sklepie chałwę z nasion słonecznika, to bardzo polecam. Inaczej smakuje, tak. To dla ciebie? Co to jest? Pasek jakiś? Pasek dla mnie. O, takie to ja tutaj widziałem w sklepie. W dziale kuchnia międzynarodowa. To nasiona słonecznika. Nasiona słonecznika z Ukrainy trochę się różnią od polskich. I smakują też inaczej. Bo są takie czarne. I mniejsze. Ale smakują bardzo dobrze. Bardzo pyszne są. Wyraźnie się pisze. Nasienia soniasznika smażone. Klasyczne, przyrodnego pochodzenia. 80 gram. Siemki. Tu jakieś cukierki. Tutaj są cukierki. Jakieś o smaku dyni. Nieznane do tej pory, bo nigdy nie próbowaliśmy. No, takie nie próbowaliśmy. Boż, to Ukraina dla nas prawdziwa zagranica jest. No, teraz o, ale cukierków nam tu przysłali. Meteoryt. Te meteoryty to właśnie tak wyglądają. A w środku to prawie wszystko to orzech w jakimś syropie. To... Co to? To się nazywa zefir. Ja nie wiem, jak to po polsku się nazywa. No tu nie ma czegoś takiego też.
Nie? A może jest, nie wiem. No nie widziałam. Ja takiego czegoś w Polsce nie wiedziałam. Ola, spróbuj, pokaż jak to w środku wygląda. I to takie coś. To jest bardzo pyszne. Smakuje? Dobre? I to musimy szybko za szafkę teraz schować wszystko, bo Emilka wszystko zje. Uporządkuje. No. Się pisze meteorit. Tu morela suszona, różne takie rzeczy. Ręczniczek. Kuchenny, prawdziwy z Ukrainy. Nie chcesz? Co tam jeszcze, Ola? No nie, to nie. To jakieś zdjęcia prywatne. O, to są moje zdjęcia! Ja tutaj jeszcze młody jestem, patrzcie, to ja właśnie. Na golasa. Tak. To jest mój przyjaciel, a to jest mój wujek. Nie oczekiwałem, już zapomniałem o tych zdjęciach. Masz majtki po tacie? A to na plaży tak się bawiliśmy. To jest na brzegu rzeki. To są takie drzewa tam rosną. I tutaj ja i mój przyjaciel bawimy się w piasku. Z łopatą. A ja myślę, kto to jest? Bardzo fajna zabawa. Co to za gołe dzieci? A tu jeszcze? O, to są moje rodzice i ja. Ja jeszcze we wojsku w tym czasie byłem. W Ukrainie to jest bardzo popularne, dywany na ścianach. To dla Emilki takie ciepłe ubranko. Chcesz założyć? Tak. Natychmiast. Zakładamy jak najszybciej? Tak. Tak. Oj, Emilka, idź zobacz w lustro jak to wygląda. Ale ładnie. To jest dla mnie prawdopodobnie. Termobielizna. Bardzo dobrze. Teraz już nie będę marznąć. A to wcześniej zmarł cały przy plus 10 stopni. Nie, ale mogę mniej odzieży teraz zakładać i będzie mi ciepło. To spodnie chyba do tego. No. To jest tata. Bardzo dziękuję. Widzisz, tu jest tata mały. A, to coś jeszcze? To jest piżama? Tak, spodnie. Emilka, patrz, jeszcze spodnie dla ciebie. Zakładamy spodnie? Tak. A gdzie masz skarpetki? Nie ma skarpetek. Nie wysłali ci skarpetek. Będziesz bez skarpetek. Jak to O, a tu już są skarpetki. Emilka, zakładamy skarpetki? Tak. Które? Które? Która? Jedną taką? Tak. Chcesz tutaj? O, to chyba też dla mnie. Wszystko dla mnie. Mama mówiła, wyślę tobie taki sweter szoferski. Żebyś jak prawdziwy szofer miał taki sweter. Później się okaże, że to było dla Oli. I co tu masz? Nie wiem. Gumową czy to... dziewczynę, lalkę. No, ale ładnie. Ola, teraz się rozbieraj i przemierz to. Tak. Tak. Jak Emilka. Tak. Wszystko na siebie. Co tu jeszcze jest? Orzeszki. Orzechy. Orzechy greckie rozrzucane po całej torbie. A torby są te prawdziwe takie z Ukrainy. Z ukraińskimi napisami. To jest ukraiński sklep taki.
No i to była cała paczka z Ukrainy. Teraz będziemy wszystko zakładali na siebie, wszystko jadli. Na razie, pa! Hola. Tak delikatnie to trzeba rozdzierać. Tempo? Tak. 13. No śmiało. Cyk. Co tam masz? Puste pudełko? Podwój? Nie. Ale taki sam, prawda? Co? Gdzie ty to byłeś? W Kauflandzie takie sprzedają wraz z chlebem? Nie, nie, w Biedronce, w Biedronce. Pod Biedronką. I co, i teraz zostawić ciebie w spokoju na jakieś 5 dni, tak? No. Ola, Merry Christmas. Dziękuję. Patrz na Emilkę. Nie? Dobra. Dobre kiki. Nie? Nie nagrywać? Ale Emilka nie lubi. Można? Chociaż... Dobra. Dobra. Okej. Okay.